Spotykamy się podczas 36. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i porozmawiamy o Pani najnowszym filmie W imieniu diabła. Moje pierwsze pytanie, z jakimi reakcjami publiczności oraz krytyki spotkała się Pani po pierwszych pokazach? No to strasznie trudne, to bo ci, którzy przychodzą i mówią o filmie, to mówią zawsze dobrze. Natomiast pewnie jakaś ilość jest takich, którzy nie przychodzą i wtedy oni... To zresztą tak samo jest na premierach teatralnych, moim zdaniem. Albo ci, co przychodzą i mówią cokolwiek o filmie czy o sztuce, no to wiadomo, że im się podobało. Natomiast, bo nikt nie pójdzie i nie będzie kłamał w żywe oczy. Natomiast podejrzewamy tylko, że ci, co nie przyszli, mogą myśleć gorzej. Także to, wie pani, te recenzje się jeszcze nie pojawiły, takie recenzje, bo to są przez cały czas tylko zapowiedzi filmów. Także myślę, że trzeba trochę poczekać, przynajmniej do końca festiwalu. Po raz kolejny sięgnęła pani po tematykę religijną w swoim filmie. Cóż jest w niej takiego interesującego, iż warto poświęcić jej film? Chciałam zrobić film o, jak gdyby, o takich fazach manipulacji, która nas otacza, bo jest wszędzie, i w polityce, i w telewizji, i w stosunkach normalnych między ludźmi. I że to jest właśnie takie studium manipulacji. A ten temat jak gdyby pojawił się przy tych metankach i stąd wynikło, że to jest znowu film o religii też. Ale chyba to nie jest najważniejsza sprawa, dla mnie przynajmniej. No ale będzie on na pewno kojarzony z klasztorem i z betankami, bo tego się nie da uniknąć, ponieważ to była tak głośna sprawa, że odniesienia są jednak. Dla mnie też na pewno jest to film o izolacji i o próbie odseparowania się grupy, no, można powiedzieć też sekty, prawda? I jak w takiej sytuacji odnalazła się Pani jako aktorka? Bo Pani postać jest taką osobą bardzo chętną do wyjścia na zewnątrz z tego klasztoru. Jak Pani zdaniem ta postać odnajduje się w tej powolnej takiej uleganiu tej manipulacji? Anna, którą gram, ona w pewien sposób, w pewnym momencie gdzieś wchodzi, nie chroni się do końca przed tą manipulacją. Jakiś jej wewnętrzny, myślę, głos i jakaś intuicja podpowiadają, że to, co się dzieje tam, jest faktycznie niedobre dla niej. I to, co pani powiedziała, że gdzieś ma jakąś wewnętrzną chęć ucieczki na zewnątrz, w końcu tak na to się decyduje. Ale w pewnym momencie na pewno tej manipulacji zostaje też po prostu poddana w jakiś sposób i wchodzi w to. Jak wygląda Pani praca z aktorami? To są tajemnice. Ja nie wiem, czy reżyser powinien mówić o tym, jak wygląda praca z aktorami. Tak chyba jak reżyserzy, którzy lubią aktorów, muszą kochać. Przede wszystkim aktora trzeba kochać, to jest podstawa. Jak się go kocha, to się po prostu z nim jest cały czas, jest koło niego psychicznie, emocjonalnie. Ja strasznie wierzę w emocjonalny kontakt w ogóle między ludźmi i myślę, że pewne rzeczy można nawet przekazywać bez słów. Jeszcze to jest już mój 12 film, natomiast pamiętam, że przy pierwszych filmach, kiedy zaczynałam i chciałam to bardzo blisko, zawsze stałam kamery i bardzo blisko aktora i próbowałam z nim jakby być, przez cały czas uczestniczyć. Ale oczywiście istnieją reżyserzy, którzy też tak pracują, ale jednocześnie grają, miny robią i to jest koszmarne i śmieszne. Natomiast myślę, że trzeba być, bo ja nie wiem, przynajmniej z moich doświadczeń wynika, bo takich już dłuższych, że Kasia zaraz powie coś na ten temat, że dobrze jest być blisko aktora, to wtedy reżyser jakby... Aktor czuje, że ma tego partnera, dla którego gra. A jak to wygląda z Pani perspektywy? Znaczy, ja się zgadzam z tym, co Pani Basia powiedziała na temat jakiejś takiej wytworzenia relacji po prostu no, bliskiej, międzyludzkiej, jakiejś, nie wiem, chemii, bycia ze sobą no właśnie w tej sferze jakby emocjonalnej, na której się pracuje, na sferze bardzo delikatnej. No i właśnie tak jakby Pani Basia pracuje i mi to bardzo odpowiadało, bo czułam jakby jej ręką jakąś opatrzności nad sobą, tak naprawdę opiekę, dużą opiekę i też jakby przez te relacje takie prywatne, czyli bardziej międzyludzkie, nie,
nie tyle, że relacja reżyser-aktor. Myślę, że robiło to tylko na plus i było to nawet cenniejsze, tak myślę. Kiedy film trafi do polskich kin? No tak, nie mamy dokładnego terminu, aczkolwiek dystrybutor już wyznaczył ten termin na 16 września, ale my jeszcze z producentem mamy do tych dystrybutorów pewne tam warunki, chcemy im postawić, w związku z tym jeszcze do końca to nie jest, mimo że pojawiła się w internecie już wiadomość, że 16 września, jeszcze tak nie fiksujemy tego na końcu, ale na pewno we wrześniu. Wiem też, że film będzie pokazywany na festiwalu w Moskwie. No tak, zostaliśmy i to muszę się tu trochę pochwalić, dlatego że ja nawet nie wiedziałam, że przedtem już w trakcie, tam zawsze przy festiwalach mają jakieś terminy zgłoszeń i został przyjęty na festiwal film Felka i Joanna, a nie wiedziałam wcale, że już po tym terminie, nie wiem czy to mój producent, czy właśnie instytut, zgłosił nasz film i to jeszcze w wersji roboczej, czyli zdaje się, że bez muzyki. I dyrektor artystyczny festiwalu zdecydował sam osobiście, żeby jednak wziąć go do selekcji i wprowadził go do konkursu. Skoro pani wspomniała muzykę do filmu, bo tak gdzieś dla mnie pobrzmiewają w niej nuty orientalne, czy to... Etniczne. Właśnie. Tak. No tak, ona jest wymyślona, że ten ojciec Franciszek, który nie wiadomo gdzie tam bywał, w takich krajach orientalnych, że przynosi ze sobą swoją, jak gdyby, swoje sprawy tutaj dotyczące i wpływu na te zakonnice i stąd pojawia się też ta muzyka. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł Michała Lorenza. Mnie się ta muzyka podoba. Długo nie wiedzieliśmy, co on wykombinuje tam, długo gadaliśmy i jak gdyby on się tam wahał między różnymi tymi, ale wtedy, kiedy się pojawiła, to ja myślę, że to w porządku jest. Zapytam również o dobór obsady, bo o to, jak zadecydowała pani o wyborze pani Katarzyny, o wyborze pani Anny Radwan. Jeżeli chodzi o Anię Radwan, to sprawa jest prosta, dlatego że ja pracowałam z nią już dwa razy i to w poważnych dosyć przedstawieniach. Robiliśmy razem Idiotę, bardzo długie i poważne przedstawienie i Miesiąc na wsi, oba przedstawienia w Krakowie i znamy się już lata całe. Natomiast Kasia trafiła trochę z podpowiedzi profesorów szkoły teatralnej, ale oczywiście ja robiłam próbne zdjęcia, do których zresztą nie przywiązuję takiej wielkiej wagi, bo nie zawsze one się sprawdzają. Troszeczkę bardziej liczę na własną intuicję niż na to, ponieważ bardzo często na zdjęciach próbnych młodych takich osób występuje trema, która potrafi zabić wszystko, a jeszcze jak się troszkę tak traktuje te zdjęcia próbne per noga, no to w ogóle nie można się moim zdaniem nic dowiedzieć. Pani Barbaro, po 11 latach powraca pani do kina. Nie mogę nie zapytać o kolejne plany, o to, czy nadal będzie pani zainteresowana tematyką duchowości, czy może czymś zupełnie już innym. Mam plany, ale o planach nie wolno mówić, bo plany się nie wiadomo. W tej chwili to są nie wiadomo. Mam plany i filmowe, i teatralne. A co z tego wyjdzie i który będzie pierwszy, to się oczywiście okaże, żeby nie zapeszać, to nie mówimy już teraz. Nie jest, jest tak trudno zdobywaniu pieniędzy, że naprawdę niedobrze mi się daje opowiadać o tym. W każdym razie wróciłam, tak jak pani mówi, po 11 latach i bardzo mi się znowu plan filmowy spodobał. Także chętnie bym robiła natychmiast film. No i jak się nie uda, to będę... Tak, jak się nie uda, to wrócę do teatru, chociaż wolałabym robić film teraz. A pani Katarzyna? No ja jestem na wylocie, tak naprawdę w szkole jeszcze. Jeszcze przede mną jeden semestr, napisanie pracy magisterskiej, dyplom już jest zrobiony. No i zobaczymy, jakieś wstępne plany też są związane z Teatrem Starym w Krakowie na przyszły sezon. No ale też jeszcze nie będę o tym mówić, bo nie jest to jeszcze wszystko pewne. Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.